Vloga zaczniemy bardzo smacznie, dlatego że właśnie wzięłam się za przygotowywanie ciasta czekoladowego. Dokładnie to pokazuję Wam na telefonie, bo tutaj mam już który? 12 krok za sobą. Zobaczcie, jak pysznie wygląda. Ono ma być normalnie z gorzką czekoladą, ale zaraz Wam pokażę, co ja tutaj będę używać. I słuchajcie, na ten moment mam ubitą na sztywno pianę. Patrzcie, jak pięknie Thermomix ją ubił. Ja, jak wiecie, moją bezę przygotowuję takim robotem ręcznym. Nigdy w Thermomixie, ale tutaj, wiecie, ściśle stosuję się do przepisu. Tutaj czeka już blaszka wyłożona papierem. No i lecimy z kolejnymi krokami. A czekolady, jakich będę używać? No właśnie, to nie będzie stricte gorzka czekolada, tylko wszystko to, co mam, zobaczcie, ponapoczynane, a także takie dobroci ze świąt. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, ile tam tego szło, ale jak najbardziej tutaj pewnie będzie aż za dużo, więc użyję na pewno to, co pootwierane, a z reszty ewentualnie dodam, a jak nie, to do jakiegoś innego przepisu się wykorzysta. No i ciacho już tutaj nam wystygło, opadło, bo ono, jak wyjęłam je z piekarnika, to było, wiecie, prościutkie. No ale powiem Wam, że pachnie cudownie i wygląda naprawdę świetnie. Można je jeść na ciepło i na zimno, także ja za chwilę zdecydowanie kroję. Już około 10 minut stygło, więc będzie, myślę, w porządku, żeby pokroić. Pokażę Wam z bliska. Zobaczcie, to wyszło jak coś a la brownie. Jejku, ostrość, skup się. O! Aparat szaleje, bo światło już się robi kiepskie. No i właśnie tutaj zobaczcie, przepięknie wylewa nam się ta czekolada z tej czekolady mlecznej. Powtórzenie, że jak widzieliście, tu była mleczna czekolada, wyszło to przepyszne, ale zmniejszyłam ilość cukru w tym przepisie, więc jeżeli macie Thermomix, no to koniecznie wypróbujcie tego ciacha. Pychotka, naprawdę pychotka. No i już w zasadzie 1/4 pochłonęliśmy. Troszkę za mną będzie głośno, bo są dzieciaczki, ale myślę, że to nie przeszkodzi. Szybciutki haul z Biedronki. Mam tutaj pieczywo, bułki i chleb. Też część już poszła do zamrażarki. Tutaj wzięłam te takie a la tortille. Ja nie wiem, słuchajcie, co to jest, ale to jest tak fajne, tak dobre. Tutaj mamy 3 sztuki. Jest to bardziej mięciutkie i naprawdę pyszne. Właśnie zamiast tortilli, no to w takim placuszku jest bardziej syty, bo też jest grubszy, no naprawdę pycha to jest. No i to jest właśnie w biedrze. Tutaj, kochani, berlinki, bo dzisiaj robimy sobie wieczór w końcu z hot dogami, także 2 paczuszki. Mięsko było na przecenie, mięsko, bo kochani, wyjdzie z daty za 2 dni, także mam tutaj, zobaczcie, mięso milone z szynki, ja to oczywiście pomrożę. I nic temu nie będzie. Mięsko wołowe, takie pokrojone w kostkę, gulaszowe. I pałki podudzia z kurczaka. Także mamy mięcho, folia aluminiowa, 3 kostki masła. Kiełbasa żywiecka z indyka, boczek parzony z morlin. Mam też tutaj te szejki z Müllera, banan i truskawka. Kupiłam też coś, co nam się już skończyło, czyli krem. Krem pistacjowy. On jest pycha. Najlepszy, jeśli chodzi o taki stacjonarnie dostępny. Właśnie w biedrze dostaniecie. A Nadunia pomyślała też o naszych milusińskich. No i stwierdziła, że koniecznie dla Waksusi musi wziąć te Denta Sticksy, a dla kota Timonka takie przekąseczki, no więc od Nadusi takie upominki dla naszych czworonogów. Dzień dobry w niedzielę. Wczoraj, jak widzieliście, nagrałam Wam dalszą część mojej soboty, czyli tą po sprzątaniu szafy, a dzisiaj wybraliśmy się na spacerek. W końcu pogoda dopisuje, w końcu nie pada, prawda, Naduniu? I nie dmucha wiatr i jest całkiem, całkiem przyjemnie i patrzcie, w jakiej my jesteśmy okolicy. No pięknie! Dobra, nie będę Wam
siebie pokazywać, tylko pokażę Wam te stawy. Tutaj jest mnóstwo stawów, to jest naprawdę w naszej okolicy. Mamy kaczuszki, tak na Duniu. Są też gdzieś łabędzie i my zaraz je pokarmimy. Patrzcie, jak cudnie. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Kochani, jeszcze jedna rzecz, która gości u mnie już od jakiegoś czasu, a o której Wam dotychczas nie wspomniałam. To jest polecajka od mojej pani Ani, która to wykonuje mi manikir tytanowy, ale pani Ania w swoim salonie również zajmuje się profesjonalną pielęgnacją stóp. No i właśnie to od niej się dowiedziałam o tym cudeńku, czyli Ziaja Pro. Krem, maska do stóp, głęboko odżywcza. Powiem Wam szczerze, że to jest też tak genialny produkt. Ja troszkę tych produktów mam i do dłoni, i do stóp i tak naprzemiennie używam. Jak wiecie, bardzo lubię Alverde, czyli masło do stóp właśnie tej marki, no ale to też jest sztosik. Jest mega nawilżający, bardzo tłusty, bardzo taki treściwy i właśnie możemy używać w mniejszej ilości jako kremu, ale możemy też nałożyć większą ilość jako maska. Na dłonie również się sprawdza. Na dłonie również się sprawdza. Tutaj wiecie, w składzie nie ma mocznika. Właśnie pani Ania mi o tym powiedziała, dlatego też jest ten produkt również dla dłoni bezpieczny. No i właśnie, w salonikach Ziai możecie kupić, ale pewnie też i online. To nie jest drogi produkt, bo jakieś, nie wiem, 25 zł, coś w granicach tego. A powiem Wam, że jest szalenie wydajny, przepiękny ma zapach, no i też działanie naprawdę jest super. Także, no właśnie, u mnie już od jakiegoś czasu, ale cały czas gdzieś, wiecie co, wypadało mi to z głowy, aby Wam tę polecajkę pokazać. My, kochani, wróciliśmy ze spacerku. Ja nie ukrywam, troszeczkę odpoczęłam. Zjedliśmy przepyszny rosół. Ja kupuję, nie wiem czy... Tak, widzieliście na pewno w moich zakupach z warzywniaka taką fajną, potężną włoszczyznę. Tam jest mnóstwo marchwi, pietruszki, seler, ale jest też włoska kapusta, która naprawdę nadaje prześwietny smak właśnie rosołkowi. Do tego suszone grzyby, mięso drobiowe i wołowe. No i słuchajcie, genialny rosół. Taki fajny, rozgrzewający właśnie po spacerze, bo dzisiaj tak, pogoda za oknem naprawdę wygląda świetnie, no już takie wiecie, praktycznie przedwiośnie, ale niestety zimny dosyć wiatr, więc troszkę, wiecie, zmarzliśmy, więc taki rosół to było coś idealnego i powiem Wam szczerze, słuchajcie, po cieście czekoladowym nie ma ani śladu, więc ja naprawdę serdecznie Wam ten przepis polecam. Tam idzie mnóstwo jajek, bo tam idzie aż 6 jajek, bardzo mało mąki, bo 50 gramów tylko. No i właśnie bazujemy na tych jajkach i na czekoladzie i to jest, słuchajcie, obłęd. To ciasto to jest obłęd i tak się śmiejemy, że pewnie w tygodniu po raz kolejny u nas zagości, bo naprawdę tak nam posmakowało. Oj, sama nie wiem, czy to był dobry pomysł odkrywać ten przepis. Totalnym przypadkiem, słuchajcie, na niego się natknęłam, bo po prostu tak, wiecie, szperałam po Kukido, co fajnego można by przygotować. No, zatem takie odkrycia to są odkrycia, słuchajcie. Fajnie, bardzo się cieszę. Zapowiada nam się bardzo szalony tydzień, dość intensywny, zwłaszcza poniedziałek, wtorek i piątek, więc zobaczymy też, jak tutaj będzie z intensywnością filmów, ale mam nadzieję, że uda się nam jakiś materiał fajny w miarę regularnie, mam na myśli codziennie, stworzyć. Mam też prześwietny nowy temat, który chciałabym we vlogu poruszyć, ale to już nie na dziś, to już tak wiecie, jak będę najlepiej sama. Nadeńka by była w przedszkolu i ja bym miała, słuchajcie, wiecie, tą przestrzeń, żeby sobie tutaj do Was swobodnie pogadać. I też z taką czystą, wiecie, głową ja sobie całą też wypowiedź muszę wcześniej przygotować, przemyśleć, wiecie, żeby to po prostu nie wyszło jakoś tam specjalnie chaotycznie, ale temat, myślę, jest bardzo, bardzo ciekawy, ale to na spokojnie,
w tygodniu sobie o tym porozmawiamy. Tymczasem będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że dzisiaj miło spędziliście z nami czas. Sporo przewitek w tym vlogu, ale myślę, że wszystko jest fajnie widoczne. Te hot dogi również wyszły prześwietne. Parówki grillowaliśmy sobie na tej naszej nowej grillowej patelni, natomiast bułki podpiekłam, tak wiecie, przygrzałam w piekarniku i wyszły naprawdę super. Te ogórki, które widzieliście, to są takie ogórki kanapkowe, które dostaniecie w Lidlu. One są konserwowe, ale są prześwietne, przepyszne, tak więc no polecam Wam je do właśnie hot dogów, do jakichś tam kanapek, czy to na ciepło, czy na zimno. Są rewelacyjne. No i dobra, nie gadam, dużo o jedzeniu dzisiaj było. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. The world in action, what we can be, life with no distractions.